Nowa gra. Tryb normalny, klasyczny, 21 stycznia. A tu jest zawsze napisane, aha. Przełączę wam kamerę. Dobra. Patrzcie na to, co zrobię. Boom! A teraz to zrobię. I patrzcie, teraz połączę dwie moce. Moc wybuchu i moc wybuchu. No. W góry sobie jadę, wiecie, muszę sobie kilka dni urlopu jeszcze musiałem wybrać, bo mi zostało po zeszłym roku. Znaczy jeszcze mi więcej zostało, ale już coś muszę wybrać, nie? Żeby mi się nie kumulował, bo później będzie problem. W sumie ja nigdy tych nie skopuję, tych skrzynek, a to jest dobry w ogóle pomysł, no. Ja zawsze jakiś bomb używam i tak dalej. W ogóle hajsu nie mam. O, jakaś różdżka, pewnie jak ona bogato, czuję to. O, shit. O. O nie. Spalę whisky. Widzicie, whisky zostało spalone. Oglądacie, jest taki, na YouTube jest taki Nosacze Polskości chyba się nazywa, taki koleś robi takie komiksy upośledzone z nosaczami. To jest takie suche, kurde. Ale tam jest Piotr, ten synek, i ten synek jest po prostu najgorszym Piotrem. I ma taki głos taki, o nie, tatę. Tatę, czemu whisky się pali? Zawsze mnie rozbraja. To chyba tylko, o fuck, jestem, to chyba tylko dlatego Piotera oglądam. Znaczy nie oglądam tego ogólnie, ale jak już oglądnę sobie jakiś odcinek, to właśnie jest Piotr mnie urzeka. O shit, ja myślałem, że oni zginą, oni się tylko podpalili. Nowa aktualizacja do Automa Chief. Uuu, myśmy w to nie grali. Znaczy graliśmy. Shit, jak gorąco. Trzeba uważać, bo prawie byśmy się spalili. Czemu tu się wszystko pali? Przecież ja nie robiłem takiego. O kurde, wszystko się wyjaśnia. O nie, śmierć. Ło, ło. O, dobra, jeszcze raz. Bo to było za szybko, to była za szybka. Ale słaba byłam, bo nic nie mam na tej mapie w ogóle. Ktoś mi coś mówił, czekajcie, że jak... że jak nie zdobędę żadnej fajnej różki... Aha, to mam strzelanie wsadzić do tej z bombą? Coś takiego było? Grałem już w Doom. Znaczy nie, nie grałem w Dooma. Pokazywałem gameplay swój, który nagrałem w Warszawie, bo tak... Tylko tyle mogłem pokazać. A mogłem pokazać go tylko 15 minut, więc już skończyliśmy. Tak jak mówię, będzie to na YouTubie. Jeszcze dzisiaj się postaram, żeby było. No i to, no i wszystko się wysadza. Ja już słyszę, jak tu wszystko leci. Ale gdzie są jakieś różdżki fajne, albo co? Nic nie ma, kurde. Słabą mapę wylosowało. Ciekawe, co, jakie tam są algorytmy tych map. Czy na przykład jest, że musi być ileś tam różdżek spoko, ileś takich, takich. Albo są jakieś takie schematy typu tą robimy pod elektryczność, a tą robimy pod ten. I na przykład, czy daily run to koleś se sam ustala, czy ma jakiś skrypt, który po prostu daje randomową mapę i koleś ma wszystko w tyłku. Mi się wydaje,
że jednak on coś tam musi ustalać, bo te daily runy zazwyczaj mają dość przemyślane, składa się to do kupy ogólnie, te daily runy, nie, że jakby to nie są takie randomowe mapy, na których czasem nic nie ma, jak to bywa w normalnej grze. W The Binding of Isaac też są daily runy, no wiem, to wiem, no ale ja tu mówię o tej grze. Żebym ja wam nie powiedział, gdzie są daily runy jeszcze, w jakich grach, nie? O, shit. Co tu zrobić z tym kwasem? Ja wiem, co... O, no na pewno nie wpaść do niego. O Jezu święty. Dobra. Ja wam powiem, co trzeba zrobić. Trzeba wody tu dać. Tylko teraz się trzeba zastanowić, skąd tej wody dać. Bo tu góry nie ma za bardzo. Uuu, teleportosis. A, o, zajebiste. Ty! A to nie jest ta różdżka, co ja mogę się nią wydostać z tych jaskiń na górę i polecieć do nieba? No mam butelkę, ale ta butelka przecież... Ono to jest piksel za piksel. Jeden piksel wody zamienia jeden piksel trucizny, nie wiem co, wodę? Czekajcie, muszę się przegryźć do góry i wyjść stąd. No właśnie, go na powierzchnię w prawo, właśnie chcę to zrobić. O shit. Dobra, skasłem. Tu jakaś różdżka, ciekawe, ciekawe. Muszę się tam też dostać, bo to na zielono to wygląda taka... O shit, wylało się. Nie jest piksel za piksel, nie jest piksel za piksel. Mi się wydawało, że ktoś pisał, że jest piksel za piksel. Jeden piksel wody zmienia całą truciznę? Naprawdę? To jak to jest prawa, jakie prawa fizyki rządzą tym pikselem? Jeśli jakiekolwiek w ogóle. A, zajebiście. No nie, no nie mam pytań, no co się miało kurde zrobić? O, się podpaliłem. A jest tu jakaś różdżka. No nie najgorsza. Ona ma chyba troszeczkę więcej damage'u niż ta zwykła, ale o tyle samo, ale się odbija, nie? No, bym sobie ją nawet wziął. No dobra, ale powiedzcie mi, jak ja wyjdę na powierzchnię, to czy... Tam coś w ogóle jest sensownego? Na przykład mogę sobie perki wybierać, czy tam już nie ma perków? A czemu ona? Aha, bo to dwa spellcasty robi. O shit, jestem. I co teraz? Idę? Tu mnie coś może zabić? No, jakbym zrobił tak. O! Jestem gdzieś, co to jest? To jakaś księga i jakaś mapa. No ale ja tam się nie dostanę. Chyba, żebym się jakoś przekopał. Czekajcie. Tutaj kładziesz tablice zielone na to. Aha. Okej. I co się wtedy dzieje? A za tabulę. No to czemu ja tam w prawo po tą tabulę nie polazłem jedną? A tu coś... Kurde, jak tu ciemno w ogóle jest. Tu w ogóle coś jest? Jest po co tu iść? Coś... Słyszę wodę jakąś. Coś skrobię.
No dobra. Chyba tu na górę to... Jakby za słaba ta różdżka jest jeszcze do wchodzenia takiego... A tu co będzie? O, shit, ryby. A to groźne? No nie bardzo. Może tu trzeba dziurę zrobić, to się z dziura zrobi. Okej. Ty, no nie wygląda to za fajnie. Nie wiem, ja nie wiem jak tam z mapą jest ogólnie tego. Okej, jestem gdzieś u góry. A tu się chyba znów spada. Ale wolno ten. No dobra, no, żeby lecieć gdzieś bardzo, bardzo wysoko, no to byśmy na pewno musieli mieć ten. Mieć troszeczkę lepszą różdżkę do tego. To w ogóle dwa spele kastuje, to też jest problem, bo jakby jeden kastowała, to by nie było tak słabo. O, tu jakieś dziury są w ziemi. Ty, no ale ja, to się kończy ta mapa, bo tu nic nie ma. O! Pustynia! Tu jest jakaś dziura. O, shit! O nie, wampiry! Ale jakie mocne! To nie są te zwykłe. To są jakieś mocniejsze. Jakieś zielone, kurde. A, pogryzły mnie. Aha, tu nie wiem. Tu się chyba nie da. Nie właź tutaj. Czemu mam nie włazić, kolec? A ty, kurde, skąd wiesz, co tutaj? A co, jak mnie piasek zasypie pustyni? Entered desert. Dalej w prawo, na końcu pustyni jest piramida, a tam 3 mega różdżki. Nie no, chyba żartujecie. 3 mega różdżki to ja chcę zdobyć. O. A tu co jest? O, shit. To wygląda, jakbym miał tu zginąć. Na przykład zasypany przez... Indiana Jones. Właź do tych par. O, shit! Dobra, nie chcę wchodzić wcale. Oni prawie w ogóle nie zostają ode mnie. I to jest problem. Dobra. Bo ja jestem za słabiutki. O nie, działko. O, shit. Dobra, spadam stąd. Bo ty, ja nich nie dam rady pokonać. Wyłaź, bo w szparach śmierć. Ale brzmi jak fajna przygoda. Tylko żebym się nie okazał, że mi piasek już zasypał. Tu by się fajnie wbiło, jakbym miał różkę lepszą, to bym tu wlazł, nie? To idę dalej. Zaraz się okaże, że kogoś trafiłem w... O! Trupia czacha to jest chyba... Jezu święty. Niezła trupia czacha, powiem wam. Tu by się przydał ten perk do dissolve tego. Wiecie, żeby się dało rozpuszczać te kamienie. Przecież cały piasek by się rozpuścił. A nie ma czegoś nad tą pustynią? O. Jezu, piramida Tutenchamona.
Drzwi nie otworzę z buta. Chyba, że trzeba je wysadzić bombą. To mam tylko jedną, pewnie by mi się stoczyła z tej piramidy. Jezu, jaka wielka piramida. Co to znaczy? Jak to jest wejście wysać? Ale ja mam tylko jedną bombę. Mogę to wziąć? Earthquake wziąłem. A mogę z drugiej strony wejść na przykład, kolec? A co jest za piramidą? Opowiedz mi historię. Co jest? O shit, coś dupnęło. Może dlatego, że tego orba ukradłem? Coś mi będzie gonić? Bo to tak zazwyczaj jest w tej grze. Ściana duża i wysoka. A w tej dziurce co jest na przykład? Tu. O, shit, a mnie przecież teleportowało. Tam jest HIV, okej, to nie idę. HIV nie chcę. No dobra, ale co jak mi tą bombą nie wyjdzie? Czekajcie, to muszę ją tak... No dobra, udało się na farcie. Tu jest niebezpiecznie? O, shit. Nie da się tego wysadzić. Ty, ale tu trzeba coś więcej powysadzać, bo już wejść nie mogę. To powiem ci, że słabo. W górę? O, shit. Ja tu szedłem w górę, znaczy obok. Skorpion. O, shit. Pająk. To jest to coś, co mnie, co tam później jest w tych takich wysokolevelowych planszach. O, shit. Idzie za mną. Leżę na taką różkę fajną. O, shit. To większa mucha idzie. Gdzie ta różdżka, o którą mi obiecałeś? Oooo! Nie! Kurde! Kolec! Co to ma być? Przecież tak w życiu bym nie zabił. Co ten kolec na... To nie ja. No jak nie ty powiedziałeś, że różdżka super będzie, a nie powiedziałeś, że jest boss? To był właśnie ten HIV. Masakra jakaś. Patrzcie, on się sam zabija chyba. Poglądam go sobie, co robi. Nie no, masakra jakaś. Tak nie miało być. Dobra, ale fajnie, żeśmy tam poszli i wiemy, co jest. Następnym razem, jak będziemy mocarzami, to się tam wybierzemy. A ja takie... O Jezu, mówiłem, moi drodzy. Dzisiaj muszę wcześniej kończyć. Więc to był taki bardzo, bardzo krótki live. Można go ominąć, jest, no to właśnie się, jakbym wiedział, że jest, to może bym się postarał go ominąć. Ja myślałem, że to jest po prostu jakiś posążek leży i se tam wlecę i polecę dalej. Ale nikt mi nie powiedział, że będzie wielki pająk strzelający jakimiś kulami. Masakra.